Siemano, witam Was z miejsca, w którym byłem kiedyś na TDR 125 i mówiłem, że ją sprzedam, a właściwie, że może ją sprzedam, więc jestem w tym samym miejscu, tym razem z XTZ. I też mówię, że może ją sprzedam, więc jeśli ktoś byłby chętny, to zostawiajcie komentarz, a się może dogadamy. Zobaczymy. W ogóle, obczaj, umyłem ją, jak się fajnie błyszczy. Dawno nie była czysta. A teraz no prezentuje się nieźle. Jedyny problem po tym malowaniu, błotnik jest zarąbisty, podoba mi się fest. A jedyny problem i miejsce po malowaniu, no to ta osłona tarczy tutaj. Tutaj są odpryski. I tyle. No ale tak to nie ma o dziwo większych problemów z tym. A jeszcze tutaj delikatny i dzisiaj jak myłem, to tutaj lekkie odpryski zrobiłem, ale całokształt jest spoko. O, taka perspektywa robi robotę. No, a w ogóle spóźniłem się na rajd. Specjalnie miałem zostawione koła w teren, żeby jechać sobie na rajd. No i się pościgać, ale okazało się, że no rajd był 2 tygodnie temu. Myślałem, że będzie w kwietniu, a on był w marcu. No, także no lipa. Lipa, ale no nie ma tego złego. Poza tym złapałem kapcia z tyłu znowu w tamtym kole. Więc dzisiaj zmieniłem koła, umyłem go i jest gotowy do dalszych wypraw. Tylko będzie pogoda. To zbieram się gdzieś dalej. A właściwie nie, no dalej to może nie tak do godziny drogi. Pojeżdżę sobie po fajnych widokach. Będą filmy z tego, a już niebawem jadę gdzieś dalej. Na tym lub na innym motorze. Zobaczymy. Więc na razie. No nie. Znowu. Tylko kiedy? Dobra, taki kawałek to już dojadę. Czyli dętka jest dziurawa. Bo wcześniej nie jeździłem zygzakiem i normalnie tyle przejechałem, a teraz sobie pojeździłem zygzakiem i powietrze mi uciekło. Kurde. Masakra. Ej. Astur, spokój. Co teraz? 5 km to tam dojadę sobie, ale kurde. Ej, tak te koła muszę wymienić. Tu się. Już, no, uważaj. No już. Chodź.